Jak już wielu z Was mogło to usłyszeć na łamach mojego kanału, Brokilon jest wyjątkowo bliski memu sercu. Bardzo lubię czytać, a tym bardziej słuchać dzięki Fonopolis pięknych, choć niebezpiecznie brzmiących opisów matecznika. To właśnie w tym istnym rezerwacie i bastionie natury wiedźmińskiego kontynentu przychodzi nam poznać dziewczynę prostą, a zarazem nietuzinkową. Zdystansowaną, lecz ludzką. Dziewczynę autentyczną i lojalną do końca. Ten materiał opowiada o całej historii Milwy, która postanowiła oddać to, co najcenniejsze, aby pomóc przyjacielowi, aby pomóc swej nowej rodzinie, aby pomóc osobie, której nigdy wcześniej nie widziała na oczy, aby pomóc sobie. Wśród Nilfgaardczyków pojawił się nagle oficer w czarnym płaszczu. Milwa szerzej rozstawiła nogi, dociągnęła cięciwe do ust, mierzyła krótko. Strzała zaszumiała w powietrzu, oficer wygiął się w tył na kulbace, obwisł w ramionach podtrzymujących go żołnierzy. Milwa ponownie napięła łuk, wypuściła cięciwe z palców. Jeden z podtrzymujących oficera Nilfgaardczyków krzyknął rozdzierająco i zleciał z konia. Łuk i strzały. Któż z nas nie pragnął kiedyś, oglądając Legolasa, władać tym zgrabnym orężem z równie wielką finezją? Milwa co prawda pewnie kilku zbrojnych zjeżdżając na tarczy po schodach nie załatwiła, ale jest rewelacyjną łuczniczką. I co do tego nie ma wątpliwości. Nawet biorąc pod uwagę fakt, jak wcześniej zaczęła dzierżyć jedną z najstarszych broni zarówno naszego, jak i pewnie wiedźmińskiego świata. Poza tym, będąc przyjaciółką Brokilonu, wśród najlepszych łuczniczek świata nie mogło być inaczej. Jednakże to nie na partyzansko-militarnych praktykach opierały się umiejętności Milwy. Doświadczony łucznik musi być przede wszystkim dobrym myśliwym. A Milwa była bardzo dobra. Widać to po każdym strzeleckim detalu. Manierze w operowaniu łukiem, opierzaniu strzał samodzielnie, bo te ze straganów nie były osadzone spiralnie, a tylko z tak osadzonych lotek, mających przynajmniej 5 cali, strzelała. Czekała. Wstrzymując oddech, wyczuwając słony smak cięciwy kącikiem ust. To była jeszcze jedna wielka, wręcz nieoceniona zaleta jej łuku. Gdyby używała broni cięższej lub wykonanej mniej starannie, nie zdołałaby tak długo trzymać jej w napięciu, nie ryzykując zmęczenia ręki i obniżonej precyzji strzału. Doskonały wojownik, ale i zarazem myśliwy, może stać się mistrzem w swym fachu tylko w momencie, gdy również dostatecznie dobrze pozna swe własne ograniczenia i słabości. Swą łuczniczą karierę, która przyczyniła się do zguby niejednego Nilfgaardczyka i do ocalenia wielu Skojatel, Maria Baring zaczęła wcześnie. I choć było to umotywowane tragicznymi wydarzeniami, to w przypadku łucznictwa jest dość istotne. Nie chodzi tu o tragiczne wydarzenia, lecz o młodość właśnie. Oczywiście można to powiedzieć o wielu umiejętnościach, ale chciałem odwołać się tu konkretnie do słynnych angielskich łuczników, którzy siali ogromny postrach wśród wrogiej francuskiej armii z racji na swą skuteczność, którą zawdzięczali szkoleniu już od najmłodszych lat, co wręcz powodowało deformację ich ciała przystosowanego do strzelania z łuku. Tragicznym, pośrednim wydarzeniem będącym katalizatorem Milwy do życia z łukiem na szlaku była śmierć jej brata zabitego przez łosia. Wtedy też jej ojciec, mający bogatą historię myślistwa z dziada pradziada i zapewne z paru dodatkowych względów, postanowił wyuczyć ją leśnego rzemiosła. Pierwszą sarnę położyła mając 11 lat, pierwszego rogacza w dniu swych 14 urodzin. Nie trwało to jednak zbyt długo, bo i ojciec Milwy szybko opuścił ten świat, a jej matka wyszła za mąż ponownie. Lecz w wyniku, łagodnie rzecz ujmując, sporów z ojczymem, nasza bohaterka postanowiła uciec z domu w wieku 16 lat, zanim skopany przez nią ojciec ozdrowieje. To był moment jej życia, w którym aż nadto poważnie wchodziła do dorosłego życia. Choć patrząc na realia Wiedźmina, będące analogią do naszej cywilizacji, to był już wiek, w którym kobieta wychodziła za mąż, a i niekiedy rodziła drugie dziecko. Z początku Milwa żyła po staremu. Starała się przeżyć, polując na zwierzynę po lasach.
lasach, w których byle kto nie mógł sobie od tak polować na dziczyznę barona czy innego władyki. Milwa, popadłszy w ten sposób w tarapaty, ratując życie na swój sposób, trafiła z deszczu pod rynnę, bo zaczęła polować w borach Brokilonu. Nie mam w tym przypadku dla was jakiejś większej niespodzianki, bo driady ją przygarnęły. W tym przypadku pomógł nie tyle łuk i umiejętności, co przede wszystkim zgrabna talia i piersi. Uznawszy Marię Baring za swoją, nadał jej nowe imię. Milwa, ze starszej mowy Kania. I od teraz mogła ona w myśl zasad Brokilonu przebywać tu jak u siebie w domu. Jej ludzka aparycja została szybko wykorzystana, zarówno aby przeprowadzać tu rozbite komanda Skojatel, z którymi driady, powiedzmy, sympatyzowały, to ponadto niczym podwójna agentka brała udział jako przewodniczka w pogromach dziwożon na terenach Brokilonu, zabijając wiele driad. Żartuję, po prostu wciągała ludzi chcących zabijać driady w pułapkę wprost pod wycelowane groty strzału zielonoskórych leśnych pani. Milwa czasem wynosiła jednego z rzezi na własnych plecach, a ocalony pod niebiosa wychwalał jej męstwo. Dopiero za czwartym razem w Verden ktoś się w czoło pacnął. Jakże to tak, że przewodniczka, która ludzi na dziwożony skrzykuje, za każdym razem z życiem uchodzi. Z samą Milwą niejako bezpośrednio spotykamy się po wydarzeniach na Tanet, gdy Geralt kuruje się w Kol Serai po walce z Wilgefortzem. Tam Milwa z początku niechętnie zdobywała informacje dla Geralta zarówno o wydarzeniach po buncie czarodziejów na wyspie Tanet, czy meldowała mu o losie Kodringera i Fena. Lecz to wszelkie wieści o szarowłosej dziewczynie interesowały białego wilka najbardziej. Wiedział, że gdy dojdzie do siebie, będzie musiał podążać za swym przeznaczeniem. A Milwa czuła, że będzie musiała podążać za tym wiedźminem. Nie ze względu na Ciri, lecz emocje, jakie malowały się na twarzy Geralta, gdy opowiadała mu o tym, co zasłyszała. Ze względu na odnalezienie nowego celu w życiu. Ze względu na mieszankę litości i sympatii. Na horyzoncie błysnęło, zagrzmiało. Podmuch wiatru jak brona przeorał powierzchnię wstążki. Będzie burza, pomyślała Milwa. A po burzy przyjdzie słota. Zięby nie myliły się. Popędziła konia. Jeśli chciała dogonić wiedźmina przed burzą, musiała się śpieszyć. Milwa wiedźmina dogoniła, ale niczym Kahir, choć w ukryciu, podążała jego śladami, aby niedługo później ponownie mu się ogromnie przysłużyć. Dosłownie ratując Geralta jak i Jaskra z hawekarskiego incydentu. To ponownie łatwo dostrzec kunszt jej rzemiosła, opanowanie i profesjonalizm, choć się lekko ryzykowny. Pierwszy padł topornik szarżujący na Geralta. Następnie Milwa, stojąc w bezruchu, niczym marmurowy posąg, skupiła się na trzech jeźdźcach. Pierwszy z atakujących wrzasnął i zsunął się z konia. Stopa uwięzła mu w strzemieniu. Podkute kopyta zmiażdżyły go. Drugiego strzała wręcz zmiotła z kulbaki. Trzeci, dowódca, był już blisko. Stanął w strzemionach, wzniósł miecz do ciosu. Milwa nie drgnęła nawet nieustraszenie, patrząc na napastnika. Napięła łuk i z odległości 5 kroków wsadziła mu strzałę prosto w twarz, tuż obok stalowego nosala. Strzała przeszła na wylot, zrzucając hełm. Tak skuteczne szycie z łuku wymaga bliskości celu. To natomiast wymusza bardzo dużej wprawy w szybkim strzelaniu. A gdy mowa o strzelaniu w deszczu, jak w tym przypadku, sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. Choć sama wyprawa niejako zaczęła się w Brokilonie, a drużyna nie była jeszcze w komplecie, to właśnie ten moment można symbolicznie traktować jako początek kompanii Wiedźmina Geralta. Im dalej w las naszej opowieści, coraz to więcej dowiadujemy się również o aparycji i fizjonomii naszej bohaterki. Wszakże Andrzej Sapkowski miejscami, choć czasem oszczędnie, to bardzo obrazowo opisywał swych herosów. Jak skwitował to Jaskier, a on, jak wiemy, zwracał uwagę na takie detale, dziewczyna niczym łania, wysoka, zgrabna, poruszająca się z gracją, co pewnikiem jest wynikiem myśliwskiego szkolenia, aby cichaczem poruszać się po leśnym runie. A nie możemy zapominać o latach w Brokilonie, gdzie odpowiednie poruszanie się w gęstych zaroślach jest kluczowe. Milwa umie chodzić po lesie jak mało kto.
Szersze ramiona wprawione do strzelania powodowały, że biodra mogły wydawać się lekko za wąskie w mniemaniu Jaskra, ale na piersi, które ciasno opinała koszula, już nie narzekał. W skrócie, Milva to atrakcyjna kobieta. Kolejne dni upłynęły naszej formującej się kompanii na przemierzaniu brzegu Jarugi, przedzieraniu się przez pobojowiska czy spalone wsie, ogólnym unikaniu kontaktu z armiami. Dalsze już losy Milvy to zarazem losy słynnej kompanii, dołączenie do karawany Zoltana, napotkanie Regisa, wspólne picie przy ogniskach. Uwielbiam te momenty w książkach, gdy bohaterowie tak po prostu siadają i beztrosko dywagują przy mocniejszych trunkach. Niespecjalnie chcę tu przytaczać każdą możliwą historię i wtrącenie o Milvie, bo i zajęłoby to sporo czasu, a jednocześnie byłoby nieco wtórne, niczym streszczenie. W tym miejscu jednak ponownie chciałbym skupić się nieco bardziej na samej osobie Milvy. Wiemy, że była uparta, odważna i mądra, choć miała o sobie zgoła inną samoocenę. Nie umiem rachować tak dobrze jak ty. Czytać ni pisać w ogóle nie umiem. Jestem głupia, prosta dziewucha ze wsi, żadna dla ciebie kompania, ni druh do gadki. Oczywiście według naszych standardów postrzegania świata brak takich umiejętności może wydawać się zabawny, wręcz żenujący, ale myślę, że raczej nikt tak o Milvie nie myśli, bo jej specyficzna, momentami archaiczna mowa, brak zrozumienia fachowej nomenklatury w połączeniu z wiejskim pochodzeniem jest czymś w zupełności normalnym i powszechnym. To umiejętność czytania oraz pisania jest tu czymś wyróżniającym niewielką, wręcz marginalną część społeczeństwa. Mam tu oczywiście na myśli zarówno realia wiedźmińskiego świata, jak i naszą starożytność, średniowiecze i nawet czasy znacznie późniejsze. Wydawałoby się, że w świecie Wiedźmina jest z tym znacznie lepiej, lecz należy zwrócić tutaj uwagę na dość istotny aspekt towarzystwa głównego protagonisty. Kapłanki, doradcy królów, szpiedzy, czarodzieje i czarodziejki, bankierzy. Ale gdy przychodzi nam udać się na kraniec świata, to nagle okazuje się, że jedyną osobą w wiosce, która umie czytać, jest stara babka, będąca personifikacją leśnego bóstwa. Czytać, czy też bardziej mówić wszystko z pamięci. Wracając do meritum, nie jestem w stanie jakkolwiek negatywnie postrzegać przywar Milvy w jej braku niektórych, wydawałoby się tak podstawowych umiejętności. Jednakże brak tych umiejętności nie miał żadnego wpływu na fakt, jak mądrą była dziewczyną. Bo mądrość to coś więcej niż bycie inteligentnym czy wyuczonym. Prosty test. Kto jest mądrzejszy? Milva czy Jaskier? Poruszając historię Milvy na szlaku, grzechem jednakże byłoby nie wspomnieć choćby o jej szaleńczym pościgu koniokradów. Pościgu tak udanym, jak i niemalże przypłaconym życiem, a na pewno porachowaniem kości, gdyby nie nagły ratunek przez Kahira. Przez chwilę patrzyli na siebie. Jeździec i dziewczyna. Potem jeździec wolnym ruchem wydobył z zapasa strzałę opierzoną długimi lotkami i rzucił ją pod nogi Milvy. Wiedziałem, rzekł spokojnie, że będę miał okazję zwrócić ci twój grot, elfko. Nie jestem elfką, Nilfgaardczyku. Nie jestem Nilfgaardczykiem. Opuść nareszcie ten łuk. Gdybym życzył ci źle, wystarczyłoby się przyglądać, jak cię poniewierają. Nieubłaganie jednak zmierzamy w końcu do wydarzenia, które niemalże zawsze jako pierwsze przychodzi mi do głowy, gdy pomyślę o Milvie. Bitwa o most i poronienie. O tym, że jest w ciąży, dowiadujemy się nieco wcześniej. Jak wyznała sprawcą, miał być jeden ze skojatel, których Milva wiodła do Brokilonu. Zgonili nas. Była bitka. Uszliśmy w 7 koni. 5 elfów, 1 elfka i ja. Wtedy to elfka rozdziała się bez słowa, pokładła, a pierwszy elf do niej. Mnie zmroziło, ani wiem co czynić. Odejść? Zali udawać, że nie widzę? I rozdziałam się takoż i pokładłam opodal. Derkę sobie pod plecy podścieliłam. Gdy mnie pierwszy objął, zęby zwarłam, bo mnie gotowa była. Ku drugiemu sama ramiona wyciągałam. Z chęcią. O świcie dwóch ubili. Z tych trzech, co przeżyli, żadnego więcej na oczy nie widziała. Matula moja powiedziała, że dziewka zawsze wie, czyj owoc w żywocie nosi, ale ja nie wiem.
Nie mnie oceniać to, w jaki sposób się to potoczyło. Byli wtedy gotowi na śmierć i się bali. Wracając jednak do bitwy o most, z początku nasza kampania walczyła o życie na osaczonym promie, gdy nagle Regis oberwał strzałą w pierś. Milva nie zawahała się, zaczęła szyć strzała za strzałą i ani jedna nie chybiała. Spowodowało to wręcz chwilowe wycofanie się Nilfgaardczyków. Gdy prom nieubłagalnie zmierzał w stronę mostu, a królewscy kusznicy pomimo krzyków naszych bohaterów szyli do nich z kurz, nagle przy ucieczce z łajby kroki Milvy stały się przerażająco powolne. Wełniane nogawki zaczerwieniły się od krwi. Regis, znając się na rzeczy, błyskawicznie doskoczył do niej i pomógł, stwierdzając wspomniane już poronienie. Milva za wszelką cenę starała się, aby widziano w niej silną, zaradną dziewczynę, której nie interesuje to, co ludzie o niej mówią ze względu na jej przywary. Jednakże to była tylko iluzja, bo zależało jej na tym, co myślą o niej przyjaciele. Kompleksy z racji braków w edukacji z uśmiechem na ustach starała się przykrywać wiedzą i umiejętnościami, w których mogła się wykazać. I to jest jak najbardziej normalne. Każde, co jest wręcz banalne, ma swoje wady i zalety. Podczas pobytu kompanii w Toussaint Milva przeżywała poronienie. W końcu postanowiła nie zażywać środku mającego za zadanie przerwanie ciąży. Ciekawe, jak potoczyłaby się jej historia, gdyby nie straciła dziecka. Być może cieszyłaby się teraz statusem żony barona lubującego się w polowaniu. Może postanowiłaby wtedy, że pora zakończyć tą podróż tutaj. A może nie zmieniłoby to zupełnie niczego. Cytując klasyka, to by nic nie dało. Być może nawet nakłaniana przez przyjaciół do zostania w Toussaint nie potrafiłaby ich opuścić. Nie ze względu o strach o nich, a o siebie. O poczucie wyobcowania w blichtrcie wyniesionej damy, która bałaby się odezwać na spotkaniu z żonami innych baronów, aby jej nie wyśmiano. Ta ostatnia myśl to w sumie nawet nie dywagacja, a fakt. Przeznaczenie chciało inaczej, a jak wiemy, ma ono wielką siłę. Zatem pomimo przeciwności, problemów mniejszych i tych ogromnych, swego celu dopięła. Oddała życie, aby go osiągnąć. Ale postanowiwszy pomóc Geraltowi jeszcze w Brokilonie, dotarła z nim do samej Stygi, do Ciri. Jak mawia stare porzekadło, kto strzałami szyje, ten od nich ginie. To, że wymyśliłem to 5 sekund temu, nie ma znaczenia. Grunt, że pasuje. Choć do samej powagi sytuacji, utraty tak sympatycznej postaci, którą czytelnik mógł bardzo polubić, raczej nie pasuje. Śmierć Milvy, choć heroiczna, a zarazem tragiczna, w kałuży krwi, w objęciach przyjaciół ma w sobie zagadkową, nierzeczywistą nutkę, ze względu na jej ostatnie słowa. Też cię kocham, tatku. Wydaje się, że na moment przed śmiercią Milva była już w swej wyobraźni w innym miejscu. W lesie, na polowaniu przy swoim ojcu, któremu to zawdzięcza ogrom wiedzy o swej łuczniczej miłości. Pierwszy połapał się Jaskier, wziął na ręce wciąż nieprzytomną Yennefer. Zdziwił się, jak jest drobna i lekka. Przysiągłby, że ktoś pomaga mu ją dźwigać. Przysiągłby, że czuje obok swego ramienia bark Kahira. Kątem oka złowił mignięcie płowego warkocza Milvy. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.